Hej, hej. Tu chciałam po prostu z wami pogadać, bo ja zaraz wychodzę i sobie robiłam makijaż. Siedzę tutaj, robię makijaż. Myślałam, dlaczego nie włączyć kamerę i pogadać. Od razu przepraszam, że tak średnio wyglądam i że proszę, tylko nikomu nie mów. Nie chcę mi się bardzo go chować i tak dalej, bo mi się po prostu nie chce. Mam kilka nowych rzeczy, chciałam wam pokazać. Nie tym razem, tylko kiedyś tam pokażę. Na przykład nowy podkład Chanel, Matte Lumiere. Mamy róż, taki w paski z Avon. To są takie kolorowe paski, to są Cool Collection, czyli bardziej zimne kolory. Co jeszcze był? Jeszcze był podkład z Givenchy. Lubię wypróbować. Wysłano mi kilka cieni, żeby zrobić recenzję. Zobaczymy, jak takie cienie działają. Coś jeszcze było. Ktoś mnie prosił o pigmenty, znaczy o pigmenty, jak pigmenty. Ktoś mnie prosił, jakie są moje ulubione pigmenty, jakie są najlepsze i w ogóle. I jak byłam chora, no to wzięłam sobie trochę czasu. W zwykły papier zrobiłam sobie takie coś. I to są wszystkie pigmenty, to znaczy nie wszystkie pigmenty, które mam, ale to jest większość pigmentów, które ja mam. Czyli wszystkie nazwy i kolor. Czyli sam pigment. I to jakoś kolorystycznie wam idzie. Tak jak mówię, nie są wszystkie, bo mam. To są chyba wszystkie pełne słoiki, które mam. Ale mam jeszcze próbki różne. A już tego mi się nie chciało szukać i wygrzebać. Ale tak na razie to wam powiem, bo ktoś pytał, o które pigmenty polecam. Melon pigment już wiele razy był pokazany. Taki pomarańczowaty, melonowy jakby, śliczny. Chyba zdecydowanie mój ulubiony jest Pink Opal. Już też wiele razy mówiłam o tym. Tu jeszcze? Tu mam taką główną tacę pigmentów. Już wam pokazałam. Na przykład bardzo lubię teal. Intensywny, taki niebiesko-zielony. Blue brown, którego nie mogę znaleźć. O! Blue brown, czyli niebiesko-brązowe. To wygląda jak brązowy, ale ma taki połysk niebieski. Jak się tak inaczej na to trochę patrzy, jak na to tak patrzymy, to jest brązowe, a jak. A, dalej brązowe. To taki ma połysk niebieski. Jest bardzo ciekawy. Bardzo taki oryginalny i ciekawy i inny. I jeszcze golden olive. Oliwkowy, ten się bardzo fajnie nakłada, bo jest bardzo dobrej konsystencji. Które jeszcze? Które jeszcze? Chyba to są moje ulubione. Może jeszcze Golden Lemon. Taki złoto-cytrynowy kolor. Też bardzo ciekawy. I Cornflower. To jest taki niebieski z fioletem. Też na pewno używałam. Ale to są bardzo ciekawe kolory i bardzo takie, no, dosyć oryginalne, inne i ciekawe. Czyli to są polecane pigmenty. I też oczywiście wanilię, którą nie mogę znaleźć. Chyba w pudełku stoi. No, ale to są na razie pigmenty, które bardzo lubię. Już robiłam pigmenty, film o pigmentach jest chyba jaka główna teraz na mojej stronie na YouTubie, ale dalej dostaję e-maila od ludzi, czy to są oryginalne cienie, pigmenty, pędzle, paletki i tak dalej na Allegro. Powiedziałabym, 99% czasu to nie są. Jest teraz nowy rodzaj pigmentów z MAC, to znaczy nowy taki styl słoika. Mnie się osobiście bardzo nie podoba. Ja wolę tak jak jest, stary. Ale warto zawsze sprawdzać, bo ktoś mi
mnie pytał. I najczęściej to jak pigment ma jakąś nazwę na Allegro, to będzie po prostu nazwa jakiegoś cienia. A człowiek to widzi i myśli, ma nazwę, musi być prawdziwa, bo oczywiście pigmenty z map nie mają numer, tylko nazwę. No, czyli tak bardzo poważnie. I wiecie co, jest mi bardzo przykro to tak powiedzieć, ale też dostaję dużo e-maili, czy ten pigment jest prawdziwy i będzie tam na zdjęciu jakiś pigment smak i to może być prawdziwe, to, ale to można takie zdjęcie dostać na internecie gdziekolwiek. Jest wiele stron na internecie i forum i tak dalej, gdzie ludzie sam pokazują jakieś zdjęcie, jakie kosmetyki mają i tam będzie jakiś prawdziwy pigment. Czyli na przykład ja mam różne zdjęcia na internecie. O, popatrz na mój pigment, taki śliczny. I osoby na Allegro kradną takie zdjęcia i mówią, że to jest Pink Opal Pigment, takie coś dostaniecie. A dostaniecie jakąś odsypkę, jakiś biały proszek. Nawet nie wiem, czy cień. Jakiś biały proszek. I ja nie mogę powiedzieć, że to jest prawdziwe, bo to jest odsypka. To będzie odsypka i to będzie czasami w małym woreczku, a czasami w małym słoiku. Pusty słoik mam. I kto wie, co to jest. No Allegro jest po prostu tyle takich fałszowanych, że ja osobiście bym nigdy nie kupiła na Allegro, ani na eBay. Właściwie w większości miejsc na internecie bym nie kupiła odsypki, bo kto wie, co to jest. To staje się biały proszek, a to może być taki ten proszek do mycia ubrań. Albo talk, nie wiem jak to jest po polsku, może tak samo. Kto wie? Po prostu, albo jakiś zwykły, tani cień, podkruszony i włożony do tego. Jest łatwiej zobaczyć, kiedy to jest jakiś fałszowany pigment, jak dostaje cały słoik, bo tak to widać na przykład nazwę tutaj i numerację i jak jest napisane z tyłu, czy pudełko, czy przykrywka i są różne takie znaki, ale już mówię, że ja nie będę mówiła, czy to jest prawdziwy pigment, czy fałszowany pigment, bo nie wiadomo, co przyjdzie. Jak jest po prostu odsypka w zwykłym słoiku, na przykład to, zwykły słoik, czarna przykrywka, bo ta pierwsza jest z MAC, jest napisane MAC, ta. Ale zwykły słoik, nie wiadomo, co tam jest, nie wiadomo. Czyli ja już nie będę, ja nie polecam kupować pigmentów w ogóle przez Allegro. Niestety. Jak ktoś już kupił i wie, że to prawdziwe, no to można znowu kupować. Ja znam kilka osób na internecie, którzy sprzedają prawdziwe pigmenty. Nie tanio, ale wiadomo, że to prawdziwe. I te osoby już to robią przez wiele, wiele lat. I ja ich znam od dawna. Ale tak to przez Allegro, to po prostu nie wiadomo, co się dostaje. Jakbyście kupili na przykład cień i to jest wyraźnie fałszowane, no to jest już inna sprawa. Nie wiem, co mi tak spadło. Dobra, przechodzimy na inny temat. Nawet nie wiem, jaki temat. Ja zrobię sobie szybki makijaż, bo wychodzę na obiad do chłopaka. Co się działo u mnie? A! Mówiłam wam, że moja mama przywiozła mi błyszczyk z Polski. Ja nigdy nie słyszałam o tej firmy. Rouge Bunny Rouge, czyli jak ktoś po polsku mówił Rouge Bunny Rouge. Tylko to brzmiało bardziej jak Rouge Bunny Rouge. Błyszczyk 105 zł, bardzo drogo jak na błyszczyk. Ale to jest chyba jeden z najlepszych błyszczyków, które kiedykolwiek próbowałam. Lepszy od bo to się w ogóle nie klei. Kolor jest przepiękny. Numer 66 to jest taki bardzo, taki lekko plumping. Jak jest plumping? Nie wiadomo. Opakowanie jest śliczne. Pudełko jest ładne i to taki wzór. Zrobię prawdziwą recenzję tego. Już próbowałam, ale zrobię wam prawdziwą recenzję. Mówiłam już o tym. I jeszcze jest podkład Inglota. Też próbuję od kilku dni, bo
chcę wiedzieć bardziej, jaką jestem. Zrobię recenzję. Jaki ja mam makijaż? Chyba zrobię zwykły makijaż. Neutralny na dzisiaj. Trzeba znaleźć różne rzeczy. Co jeszcze? Tak jak mówię, mam różne rzeczy do robienia recenzji. Było mi wysłane kilka rzeczy. Krzyczę teraz, żebyście słyszeli mnie. Cholera, nie znajdę. Szukam teraz bazę pod cienie. No i nie mogę znaleźć. Powiedzmy, paint pot. O. Zawsze jest dobrze mieć kilka różnych rzeczy. Nie będę wam mówiła dokładnie, co robię, bo to jest taki zwykły, neutralny, codzienny makijaż, który na pewno już każdy widział przeze mnie. No, w czwartek jadę, żeby do dentysty, żeby mieć operację na zęba. Chyba będzie wyrwane. Co mi się nie podoba, że będzie wyrwane, ale wiadomo, że to nie wyciągają tak sobie. Tylko jest złamany. To nie wiem, jak się w zasadzie stało, ale no, ale tak jest rzeczy. Jest z tyłu. Co jeszcze? Pod koniec marca wyjeżdżam do Nowego Jorku. Trochę tak dla zabawy. Dla zabawy? Nie wyjeżdżam do Nowego. A trochę tak na pracę jakby. Znaczy tam nie będę pracowała, ale trochę tak pół na pół biznes i zabawa. Nie wiem, kiedy niestety będę w Polsce znowu, bo mam teraz szkołę cały czas i no i różne prace i w ogóle. Ktoś mnie pytał, jak robiłam, czy to nie, przedostatni program na Lukr TV. Możecie iść na Lukr www.lukr.tv, bo tam są różne skróty programy. Można tam iść i obejrzeć ostatnie. Nie wiem, czy najnowsze, parę dni temu jest, czy nie. Ale starsze są. Czyli jak komuś minęło, to oczywiście tam zapraszamy. Ktoś pytał na programie, to mnie bardzo spodobało to pytanie. Czy można mnie zamówić? Jak to by brzmiało lepiej? Czy ja robię... Czy można mnie poznać, żeby zrobić makijaż? Nie wiem, czy to było poznać, żeby razem ze mną robić makijaż, czy mieć lekcję, czy żebym ja robiła. Już nie pamiętam, jakie to pytanie było, ale mi się bardzo podobało. I jasne, że można, to znaczy zależy gdzie, bo wiadomo, że ja mieszkam w Newcastle. Znam mało ludzi z Polski tutaj. I chciałabym znać więcej ludzi. Bo już wiadomo, że jest dużo, dużo Polaków tu dookoła. Czyli jak ktoś mieszka gdzieś blisko Newcastle, to no, piszcie do mnie ohmycatmowa@gmail.com. Bo ciekawa jestem, czy jakieś dziewczyny na YouTube mieszkają blisko. Może jakieś filmiki byśmy razem zrobili. Dobra. Znaczy, to już strasznie długo gadam. Ja skończę ten makijaż i pójdę sobie, nie będę już zawracała głowy. Poczekam na ten eyeliner, żeby się skończył. No i chciałam po prostu przyjść i sami pogadać, bo robiłam sobie makijaż. Mam nadzieję, że nie znudziłam. Czy mam oko zamknięte teraz? Bo eyeliner jeszcze jest mokry.
wiem, jaki tytuł dać ten filmik, bo trochę taki rozlazły, ale w dobrym sensie. A, jeszcze, zawsze jeszcze czas. Mam jeszcze krem z doktor Irena Eris. Jestem bardzo ciekawa go wypróbować. Co jeszcze? I jeszcze jakieś ciekawe zakupy z Polski, różne maseczki. Czyli zrobię jakieś recenzje. I zobaczymy. Dobra, jak zwykle zapraszam do subskrypcji. Normalnie te filmiki nie są takie długie, gadane i tak dalej. Ale w ogóle mam nadzieję, że moje gadanie wam się podoba. Puszka, pa!